Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Internet jest pełen różnorakich treści, również tych mniej przyjaznych nam na co dzień, jeżeli tylko wie się, jak należy ich wyszukiwać. Przeglądając różne fora, starsze strony, aplikacje, czy zwyczajnie natykając się przypadkiem na treści, które raczej nie są obiektem zainteresowań do śledzenia przez zwykłych Kowalskich przy porannej kawie, zdążyłem zapoznać się z wieloma tworami, które utknęły mi w głowie na nieco dłużej. Jeżeli trafiliście na mój kanał, to zapewne wiecie, że poruszam tutaj dosyć mroczną tematykę i dzisiaj nie będzie inaczej. Zanurzymy się w odmęty internetu, w stronę, która jest jedną z największych i najbardziej niebezpiecznych tajemnic, z jakimi dane było mi się spotkać, a dalej figuruje w internecie jako nierozwiązana. LHOHQ, Laughing Horses Orphis Headquarters, czy wejście kwatery śmiejących się koni. Żadna z tych trzech nazw niczego specjalnego nam nie mówi, a w zasadzie już na samym starcie stawia przed nami serię pytań. Zakładam, że pierwszymi, które wpadły wam do głowy są: co to jest do cholery za nazwa? Czemu ta strona ma być niebezpieczna i dlaczego mowa tu o zagadkach? Strony samej w sobie nie da się opisać ze względu na jej złożoność i trudność w logicznym zrozumieniu, po co ona w ogóle istnieje. Jest to nadzwyczajny twór, składający się według visualsitemapper.com z co najmniej 200 podstron, a głosy w internecie mówią o liczbach sięgających nawet 1000. Sama sieć połączeń tych podstron jest jedną wielką pajęczyną i za chwilę się przekonacie, dlaczego to jest aż tak niepokojące. Zanim jednak zabiorę się za przegląd strony, muszę uprzedzić was przed jej zawartością. Często pojawia się tutaj nagość, choć ja nie za bardzo w to wierzę, to jednak wolę przestrzec motyw hipnozy, bardzo jaskrawe, błyskające obrazy mogące powodować ataki epileptyczne i uwierzcie mi, ja nie jestem osobą cierpiącą na epilepsję, ale liczba tych obrazów i częstotliwość ich błyskania przyprawia nawet i mnie o bóle głowy. Zanim również spróbujecie skorzystać ze strony, no to polecam skorzystanie z VPN-a i trybu incognito w przeglądarce, ponieważ strona w losowych momentach prosi o nadanie dostępu do lokalizacji, czy nawet możliwość pobierania plików. Z obu tych opcji nie skorzystałem. Najłatwiej chyba będzie zacząć od strony głównej, która, jak zresztą zawartość całej strony, zmienia się regularnie. Pierwsze doniesienia o stronie pochodzą z roku 2007, gdzie jeden z użytkowników strony abovetopsecret.com dodał post, w którym napisał: spacerując z przyjaciółmi, znalazłem przyklejoną do słupa kartkę papieru z nadrukowanym na niej dziwnym symbolem. Z jakiegoś powodu wydało mi się to na tyle dziwne, że schowałem ją do kieszeni z nadzieją późniejszego rozszyfrowania. Czy to zagadka? Zwykły symbol? Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że ktoś tutaj coś rozpozna. To jest właśnie zdjęcie symbolu, który został zamieszczony do posta. Widoczny jest na samym środku labirynt w kształcie pięciokąta, zawierający w samym jego środku oko Horusa. Labirynt zamknięty jest w sześciokącie, którego rogi zawierają litery LHOHQ oraz na dole egipski znak sowy, choć autor opisał to jako kobrę. Być może symbol od tego czasu został edytowany, a starej jego wersji nie mogłem już zlokalizować w internecie. W każdym razie po dłuższej batalii na forum problem został rozszyfrowany, a wynikiem był link prowadzący właśnie do strony głównej siedziby śmiejących się koni. Na start wita nas olbrzymie, lekko niepokojące zdjęcie z motywem przewodnim myszki Miki. Tło, jak widzicie, przypomina telewizyjne śnieżenie w kolorach zieleni, a na samej górze widoczny jest napis w języku rosyjskim. Nie ma prawdy w nowościach i nie ma nowości w prawdzie. Zarówno napis, jak i zdjęcia są klikalne. Zacznijmy od góry. Znowu myszka Miki. To jedno jedyne zdjęcie przedstawiające salę kinową wypełnioną dziećmi w maskach przekierowuje do olbrzymiej mapy połączeń obejmującej okres od 1945 do 2020 roku. Z mapy dowiedzieć się można m.in. kto, jaka organizacja czy fundacja zajmuje się danymi operacjami, jakich czynów się dopuścili i z jakimi grupami mają powiązania. Są tu wyłożone informacje na temat nazistów, mafii, mass media, CIA, FBI czy nawet prezydentach Stanów Zjednoczonych. Pokazane są czyny, jakich dopuściły się konkretne osoby czy organizacje, tak jak m.in. kolonia Dignidad założona przez Paula Schaffera, opierająca się na niewolniczej pracy, torturach, masowych morderstwach i na pedofilii. Gotowi zapiąć pasy? Kolejne podstrony wyglądają dość podobnie do siebie. Dziwne, najczęściej ruchome tło pokryte często niewidocznym na pierwszy rzut oka tekstem, który można odkryć za pomocą przeciągania i zaznaczania jakiegoś obszaru myszką. Strony są różnych długości i tak jak widzicie tutaj, często są to zwyczajne tysięce pokryte od góry do dołu wypocinami.
sam tekst jest bardzo często zwykłym bełkotem. Czasem opiera się o teorie spiskowe lub urywki dokumentów rządowych, do których jakimś cudem autor lub autorzy strony mieli dostęp, jak w przypadku tej strony, gdzie każde kolejne kliknięcie przekierowuje do zupełnie nowego dokumentu rządowego czy też artykułu na dany temat. Niektórych ze stron zwyczajnie nawet nie mogę tu pokazać ze względu na politykę YouTube. Niektóre z nich zawierają treści czysto antyrządowe, a inne z kolei dane kontaktowe ważniejszych osób z sektora politycznego w Stanach Zjednoczonych, takie jak numer telefonu, adres zamieszkania czy adresy e-mail. Od razu uprzedzę, że korzystanie z tych danych, jeżeli do nich dotrzecie, bo ja nie mam zamiaru ich upubliczniać, może nieść ze sobą dosyć poważne konsekwencje. LHOHQ nie ogranicza się tylko do tekstu i obrazów. Można tu znaleźć nagrania ocierające się o tematykę wspomnianej we wstępie hipnozy, czy starych nagrań z podłożonym głośnym, kakofonicznym dźwiękiem, edytowanych w dość dziwaczny sposób. Teraz przedstawię kilka próbek filmów wraz z ich drobnym opisem, więc jeżeli chcesz pominąć tę sekcję, to przewiń film do kolejnego znacznika czasowego. As the children finish a reading exercise, he then returns to a holding room where he is briefed by staff. Hit me! Ladies and gentlemen, I'd like to have you meet a group of confirmed believers. Thank you very much. Now, where did that electricity come from? Strange as it may seem, the used electric tissue is made of... Thank you. Bob? The message is now part of and registered in your subconscious mind. Every time you say, see, hear, or think, Bob? That's your key phrase. It will trigger the entire message. Przedzierając się przez dziesiątki coraz to gorszych i dziwniejszych rzeczy, dotarłem do strony, która wyglądała jak wizytówka. Jak widzicie, jest tutaj pole kontakt, po kliknięciu w które wyświetla się e-mail kontaktowy do założyciela siedziby. Niestety, mimo prób nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Pogrzebałem trochę w internecie, szukając jakiegokolwiek dojścia do autorów i dróg jest kilka. Jednym z tropów jest Dmitrij Miaskowski, fotograf i malarz rosyjskiego pochodzenia, który specjalizuje się w dość dziwacznym nurcie sztuki. Wiele u niego na gości i znów myszki Miki. Jednakże na dole swojej strony, na WordPressie, w sekcji Some Links, umieszczony został link do... no właśnie, LHOHQ. Czy jest on odpowiedzialny za tą stronę? Nie mamy żadnego potwierdzenia. Drogi internetu prowadzą również do kilku innych osób, m.in. reżysera Marka Escribiano, ale jest to historia, której nie chcę wam prezentować z dwóch względów. Jest ona, po pierwsze, tak bardzo zawiła i... szczerze mówiąc, niekoniecznie trafna. LHOHQ jest najprawdopodobniej przedziwnym, niezrozumiałym dla większości osób projektem zaczynającym, jeżeli będziemy bazować na informacjach znalezionych w internecie, jako projekt filmowy. Nie wiadomo kiedy i dlaczego skręciło to w taką edgy, antyrządową stronę. Zakładamy, że był to projekt filmowy ze względu na udział reżyserów, aktorów, malarzy i fotografów przy produkcji tej strony lub przy drobnym podpisaniu się pod pewną częścią zawartości. Osoby, które są za tą stronę odpowiedzialne, mają dostęp do dokumentacji rządowych i zdają sobie nie robić nic z władz, publikując te wszystkie dokumenty u siebie. I chyba to pozostanie właśnie tajemnicą już do samego końca. I to już wszystko na dziś. Uważajcie, jakie strony odwiedzacie w internecie, pamiętając o odpowiedniej ochronie swoich danych oraz swojego urządzenia. Ciekawi mnie wasza opinia na dzisiejszy temat. Czym według was jest strona LHOHQ? W jakim celu powstała i czy macie odwagę zwiedzić ją samodzielnie? Podzielcie się wrażeniami w komentarzach. Tymczasem ja uciekam. Wal Subixa. Czarne serce.